Kochani, tutaj mamy, jak się tu mówi, deskę, blachę. Różne określenia takich ramek są przez pszczelarzy. To znaczy, że matka czerwi od deski do deski. Bardzo rzadko zostawiają wianuszek pokarmu u góry. Bywa też tak, że jeżeli mamy na bocznych ramkach, tych przedostatnich, ostatnich pokarm, to matka pozwoli sobie na takie zaczerwienie blisko tych ramek ze względu na to, że one będą czuły, że mają jedzenie przy nosie. Już jest na tyle ciepło, że matki będą czerwić, te, które mają takie właśnie skłonności do desek. Tutaj jest ładnie zaczerwione, gdzie już się pszczoły wygryzły, są już na bieżąco larwy składane, jajeczka składane i tutaj, kochani, już idzie u mnie korpus na górę. Ta rameczka jest zaczerwiona chyba w 95%, licząc z jajeczkami, więc to jest bardzo dobrze zaczerwiona rameczka z obu stron równo. Z drugiej strony, jak dobrze pamiętam, czekajcie, bo nie chcę sobie tu krzywdy zrobić większej. Tutaj już się wygryzają, co niektóre. Gdzieś tutaj, czekajcie, były wygryzające się. Pamiętajcie, że matka czerwi elipsą. Jak jest zimno, spowalnia czerwienie, wtedy będzie mniejszy okrąg tego czerwiu zamkniętego. Naokoło będą larwy względem jak poszerza gniazdo i jajeczka. Im dalej w elipsie, tym będzie inny czerw, w innym wieku. Pomiędzy tym czerwiem zwartym są też takie puste komórki. W tych komórkach często są pszczoły wygrzewające czerw. One tam będą wchodzić i będą bardzo intensywnie grzać te komórki naokoło siebie. Albo są też komórki pozostawione na nektar, aby mieć blisko nektar. Tam jest składowany nektar, a czasem one są po prostu puste. Przy dobytku nektaru będą zalewane albo będą właśnie wykorzystywane przez pszczoły wygrzewające czerw. Czerw nie zawsze jest grzany tylko od góry, jest też grzany naokoło, w środku takiej komórki. Te pszczoły bardzo intensywnie grzeją i żeby taka pszczoła, przypuśćmy po pół godzinie, 20 minutach takiego grzania czerwiu, są też inne pszczoły, które przynoszą tej pszczole najbardziej dojrzały miód, po to, żeby ona odzyskała siły i żeby miała swoją werwę, potrzebuje wtedy glukozy, energii i właśnie takich pszczół szukają inne pszczoły, które są za to odpowiedzialne. Miłego!